Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzięki, że zdecydowaliście się przyjść posłuchać, co Wam będę dzisiaj próbował powiedzieć. Będę się starał powiedzieć kilka słów o systemie walki, o procesie tworzenia systemu walki w naszej grze Ancestors Legacy. I tak, szybciutko o mnie. Ja nazywam się Maciek Pryc, jestem programistą w firmie Destructive Creations. Skończyłem informatykę tutaj na tym wydziale jakiś czas temu. Moją przygodę z branżą gier rozpocząłem 5 lat temu w gliwickim The Farm 51 nad grą Deadfall Adventures, potem 2 lata nad grą Get Even, a teraz od 2 lat w Destructive Creations robimy Ancestors Legacy. Moja firma aktualna została założona mniej więcej 3 lata temu. Jak zaczynaliśmy, w firmie było około 8 pracowników, teraz jest nas już 25 i współpracujemy z licznymi freelancerami i podwykonawcami. Pierwszą grą studia była gra Hatred, ale teraz robimy już coś normalnego, robimy grę Ancestors Legacy, o której dzisiaj będziemy opowiadać, o której dzisiaj będę opowiadał. Ancestors Legacy to jest gra, którą zaczęliśmy robić około 2 lata temu, do premiery mamy jeszcze tak z pół roku, więc jesteśmy już bliżej niż dalej, można powiedzieć. Jest to gra, która jest taktyczną strategią czasu rzeczywistego w oprawie, w realiach wczesnego średniowiecza. Takie połączenie, można powiedzieć, Company of Heroes i gier z serii Total War, tak w skrócie. Tworzymy grę nie tylko z myślą o PC-tach, ale również pod konsolę, więc strategia na konsolę jest wesoło. Używamy do tego silnika Unreal Engine 4, to się będzie podczas mojej prezentacji, na pewno będzie to widoczne nie raz, nie dwa, bo będę się do tego często odnosił. No i tak, mówimy tutaj, będę opowiadał o systemie walki i będą zbliżenia i będą animacje, więc może być momentami brutalnie. I żebyśmy wszyscy złapali wspólny kontekst, o jakiej grze mówimy, to chciałem Wam puścić fragment trailera gameplayowego. To jest moment, kiedy powinno być audio, a nie ma. To jest, ale dobra, no w sumie nie jest najważniejsze na świecie. OK, tak mniej więcej wygląda nasza gra w chwili obecnej. Więc jak zapewne zauważyliście, dosyć istotnym elementem w tej grze jest walka i to o niej właśnie będę dzisiaj Wam opowiadał. Po pierwsze powiem, jakie były założenia, jakie przyjęliśmy założenia i wymagania co do naszego systemu walki w momencie, kiedy zaczęliśmy go tworzyć i zastanawiać się, w jaki sposób chcemy to zrealizować. Powiem, w jaki sposób chcieliśmy to osiągnąć, na jakie rozwiązania się zdecydowaliśmy i na jakie przygody natrafiliśmy po drodze, na jakie usprawnienia, na jakie ulepszenia, na jakie zmiany się zdecydowaliśmy podczas procesu produkcji. I chciałbym zaznaczyć, że nie będę tutaj, to co wszystko mówię, to nie jest na zasadzie, że to jest jedyne słuszne i poprawne rozwiązanie. Po prostu mówię, na co my się zdecydowaliśmy, co dla nas zagrało, co wyszło, że było u nas w porządku. I też proszę się nie spodziewać, że będzie tutaj jakoś strasznie dużo technicznego mięsa albo szczegóły jakichś skomplikowanych algorytmów. Po prostu prosto z życia, prosto z taśmy produkcyjnej, na jakie mieliśmy problemy i co z nimi zrobiliśmy. Tylko tyle i aż tyle. OK, a więc chciałbym Wam powiedzieć najpierw, jakie sobie przyjęliśmy założenia, kiedy siedliśmy do przysłowiowej deski kreślarskiej, kiedy zastanawialiśmy się, co chcemy osiągnąć przy naszym systemie walki. Na dzień dobry już podjęliśmy decyzję, że gracz nie będzie sterował pojedynczymi ludkami, pojedynczymi chłopkami, pojedynczymi wojownikami, tylko całymi grupami, więc wszyscy wojownicy zgrupowani są w oddziały.
Po drugie, jak w strategii potrzebujemy, żeby niektóre jednostki były mocniejsze, silniejsze, żeby miały różną wartość bojową, żeby designer mógł to sobie łatwo ustawić i balansować i modyfikować tą ich siłę. I chcemy też mieć możliwość w trakcie gry modyfikowania tej siły bojowej tych jednostek poprzez różnego typu modyfikatory wynikające czy to z morale jednostki, czy z użytych umiejętności, tudzież wykupionych ulepszeń. Sytuacja ma być dynamiczna i wartość bojowa jednostki może się zmienić. Zdecydowaliśmy się też, że chcemy położyć silny nacisk i przeznaczyć dużo siły i środków na to, żeby animacje walki wyszły, żeby zrobić je jak najbardziej sensownie, żeby wyglądały ładnie, żeby były dopasowane. Naszym szefem jest animator, więc to mogło mieć jakieś znaczenie, że się na to zdecydowaliśmy. I żeby to osiągnąć, no po prostu trzeba się było nad tym tematem pochylić nieco mocniej. Po drugie, chcieliśmy też, żeby faktyczny stan zdrowia jednostki, faktyczny stan zdrowia wojowników zmieniał się wtedy, kiedy gracz widzi, że jakaś animacja jest zadawana, czyli kiedy jakiś cios jest zadawany, kiedy widać, że leci krew, kiedy cios dotarł do celu, to znaczy, że wtedy dokładnie w tym momencie zmieniamy stan zdrowia jednostki. Nie maskujemy tego, nie robimy tego jakoś niejawnie, tylko dokładnie w tym momencie. Ok, i teraz, kiedy zaczęliśmy robić pierwszą wersję tego systemu, to od razu wprowadziliśmy sobie taką jednostkę organizacyjną, można powiedzieć, jak para, czyli kiedy wojownicy chcą odegrać animację, kiedy są w walce i kiedy się ze sobą biją, to łączymy ich w parę, oni się ze sobą dogadują i mówią, że ok, to my teraz odgrywamy zsynchronizowane animacje, w których bijemy się ze sobą. Rozpoczynamy je w tym samym momencie, żeby to wyglądało ładnie i żeby te animacje miały jakiś sens. Jeżeli do takiej pary dołączy kolejna jednostka, no to nie ma już miejsca w parze, to ona po prostu wtedy staje z boku i odgrywa animację ataków dodatkowych i wtedy jego ofiara nie reaguje już na takie animacje inaczej niż ewentualnie addytywną animacją utrzymania ciosu lub śmiercią, jeżeli zginie. No i skalujemy to w górę i w ten sposób mamy jakiś layout walki mniej więcej zaplanowany, czyli chłopki starają się połączyć w pary, jak się dla kogoś zabraknie miejsca w parze, odgrywa ataki dodatkowe, a cała reszta w drugim szeregu czeka grzecznie na swoją kolej, aż z przodu zrobi się miejsce, żeby one mogły wejść do walki. Ok, i teraz kiedy mamy już mniej więcej rozplanowane, jak chłopki mają się układać, to potrzebują odgrywać animacje. Żeby odegrać animację, potrzebujemy animację mieć i chciałbym Wam teraz pokazać fragment filmiku making of z naszej sesji motion capture, kiedy nagrywaliśmy animację walki. Audio działa. W porządku, to kiedy mamy gotowe animacje, to teraz potrzebujemy zdecydować się. Animacje, czy nagrywał to ktoś, kto faktycznie walczy w takich walkach, czy nieobeznany z tym? Okej, także jest pytanie z publiczności, kto nagrywał te animacje, czy to jest ktoś, kto potrafi robić takie rzeczy? Tak, odgrywali to, kurczę, nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się firma, ale to... Prime Fury, tak? I to są ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, którzy są kaskaderami, którzy nagrywają animacje do dużej ilości gier. Miałem swoje jakieś doświadczenie w rekonstrukcji historycznej, więc tak, oni zdecydowanie wiedzą, co robią i bardzo nam pomogli. Bardzo się przydało to, że oni się tutaj czuli obeznani z tym tematem i bardzo nam pomogli, że dzięki, bardzo w głównej mierze, to dzięki nim te animacje wyglądają tak fajnie, jak się udało to zrobić.
Okej, okay. I prosiłbym, żeby ewentualne późniejsze pytania na koniec, to wtedy będzie może, uda się, żeby było trochę czasu. Okej, okay. A więc musimy zdecydować, którą animację odegrać. No to bardzo szybko narzuciła nam się koncepcja szansy na trafienie, czyli danej jednostce przypisujemy taką statystykę, właściwość, jak procentowa szansa na trafienie i wykonujemy, kiedy jednostka ma zaatakować, wykonać atak, wtedy wykonujemy test, po prostu bierzemy jakąś losową liczbę, sprawdzamy, czy jest większa, czy mniejsza, rzucamy wirtualną kostką, żeby sprawdzić, czy atak się powiódł, czy nie. I w zależności od tego odgrywamy odpowiedni set animacji z atakiem udanym lub nie. Jeżeli atak się powiódł, no to wtedy też oczywiście modyfikujemy stan zdrowia ofiary tego ataku. Jeżeli jednostki są sparowane, czyli walczą w parze, to wtedy te testy ataku wykonują naprzemiennie, czyli najpierw jeden wojownik wykonuje test ataku i na podstawie jego wyniku obydwoje walczących odgrywa odpowiednią sekwencję animacji. Kiedy sekwencja się skończy, to wtedy inicjatywę przejmuje drugi walczący i wtedy on wykonuje swój test. I tak na zmianę. No i kiedy to mieliśmy, to oczywiście zaczęły pojawiać się problemy. Pierwszy pojawił się bardzo szybko i właśnie dotyczy tej szansy na trafienie, o której wspomniałem. Wyobraźmy sobie, że mamy trzy typy jednostek, tak mniej więcej z grubsza, i przypisujemy im statystykę, przypisujemy im szansę na trafienie. A następnie chcemy, no jeżeli mamy takie jednostki, chcemy mieć możliwość modyfikowania tej ich wartości bojowej. Jeżeli byśmy chcieli zastosować modyfikator ujemny, na przykład zmniejszyć ich wartość bojową 20%, 25%, no to nie możemy tego zrobić bezwzględnie, że po prostu odejmiemy 25%, bo wykroczymy poza zakres, a ujemna szansa na trafienie to nie brzmi jak najlepszy pomysł na świecie. Także trzeba do tego podejść inaczej. Można o te 25% przybliżyć się do lewej granicy przedziału, przybliżyć się do zera. No, także z 80% zrobi się 60% i to wydaje się, że już ma jakoś tam mniej więcej ręce i nogi. Analogicznie, jeżeli mamy modyfikator dodatni, może jeżeli spróbujemy po prostu dodać tą wartość liczbową, to wykroczymy poza 100%, to też nie najlepiej. Więc analogicznie możemy spróbować przybliżyć się o tą ilość procentową do prawej granicy przedziału, do jedynki, do 100%. Okej, no jeżeli mamy tak zdefiniowane dodawanie modyfikatorów, to wydaje się, że jest to jakiś system, być może to zadziała. Natomiast i tak to zrobiliśmy na początku, ale szybko zaczęły pojawiać się problemy. I weźmy sobie taki przykład, że designer chciałby dodać taki modyfikator na jednostki, który z jednej strony spowoduje, że pomiędzy walką z jednostkami tego samego typu ten modyfikator wystarczy, żeby szala zwycięstwa przechyliła się na jedną stronę, ale żeby równocześnie ten modyfikator nie zaburzył balansu sił, czyli jeżeli nadamy go na jakąkolwiek jednostkę, to ta jednostka, jeżeli jest słaba, ciągle będzie słabsza od średniej, jeżeli jest średnia, to ciągle przegra z jednostką mocniejszą. Więc jeżeli popatrzymy na to na przykład z perspektywy jednostek mocnych, które mają tą 80% szans, to żeby zauważalnie zwiększyć szansę, żeby jeden wojownik wygrał z drugim, no to możemy zwiększyć mu tą, dodać modyfikator plus 50% i zwiększyć tą szansę do 90%. I to jest już taka różnica, że gracz to zauważy, to realnie wpłynie na ten wynik walki, więc jest w porządku. Problem się pojawia, jeżeli ten sam modyfikator nałożymy na jednostkę słabą, bo nagle jednostka słaba po takim modyfikatorze robi nam się silniejsza niż jednostka średnia, no i to jest sprzeczne z tym naszym początkowym założeniem. Więc nie da się znaleźć takiego jednego modyfikatora, który niezależnie od typu jednostki zwiększy jej wartość bojową tylko troszeczkę, więc to jest jakby problem, nie da się tego fajnie i wygodnie zrobić. Kolejny problem to jeżeli chcemy dać kilka modyfikatorów, a to się zdarza bardzo często, nałożyć kilka modyfikatorów na jedną jednostkę. No jeżeli biedny designer patrzy na coś takiego i ma zgadnąć, czy teraz ta jednostka po nałożeniu takich trzech modyfikatorów będzie silniejsza czy słabsza, no to nie jest to ani intuicyjne, ani wygodne. Trzeba to sobie prześledzić, przeanalizować, no i jak sobie policzymy, to wychodzi, że ta szansa najpierw rośnie do 80%, potem spada do 20% i ostatecznie kończy na 44%, czyli delikatnie spadła. No ale no, nie jest to tak, że widać to na pierwszy rzut oka, kiedy patrzymy na te modyfikatory. I teraz jeszcze gwoździem do trumny tego systemu jest taka sytuacja, że jeżeli jednej jednostce damy modyfikator na przykład plus 50%,
a następnie odejmiemy 50%, to nasza szansa na trafienie jest różna od tej, z którą w ogóle zaczęliśmy. No i to też nie jest nic specjalnie wygodnego. Jak designerzy musieli pracować z tym systemem, no to nie byli szczęśliwi. Naszym rozwiązaniem okazało się być wprowadzenie współczynników ataku i obrony, współczynniki liczbowe przypisywane danej typom jednostki i wyliczanie szansy na trafienie na podstawie tych współczynników. Czyli kiedy bierzemy wartość ataku jednostki atakującej, wartość obrony jednostki broniącej się, odejmujemy i na podstawie tej różnicy określamy, jaka będzie procentowa szansa na trafienie. Jeżeli atak i obrona jest taki sam, no to wtedy wartość, różnica jest 0 i wtedy mamy szansę na trafienie 50%. Jeżeli ataku mamy więcej, to nasza szansa na trafienie rośnie. Dla przewagi 100 to wtedy wynosi 67,5%. Jeżeli obrona jest większa, no to wtedy szansa na trafienie maleje. I w ten sposób możemy sobie do tego podejść. Jeżeli popatrzymy na nasz wcześniejszy przykład na tym nowym systemie, to możemy zdefiniować słabą, średnią i mocną jednostkę w ten sposób, że nadamy im takie statystyki. Jeżeli teraz chcemy wprowadzić modyfikator, który spowoduje, że jednostka wygra starcie z drugą jednostką tego samego typu, ale jednocześnie nie zaburzy to układu sił, to wystarczy zwiększyć na przykład atak o 100. No i jest to proste, intuicyjne i jak najbardziej to zadziała. Jeżeli chcemy dodać kilka modyfikatorów, no to dodajemy je i tutaj jest o wiele prościej przewidzieć, jaki z tego będzie wynik końcowy, bo dodawanie i odejmowanie, no to nie ma tak źle. No i co najlepsze, jeżeli dodamy i odejmiemy ten sam modyfikator, to nic się nie zmieniło, czyli matematyka działa tak, jakbyśmy chcieli, więc jest w porządku. Więc tak, rozwiązaliśmy ten problem, przeszliśmy na ten system z atakiem i obroną. On jest jeszcze o tyle fajny, że daje designerom trochę większe pole manewru, mogą tworzyć jednostki, które mają większą obronę, które wtedy trudniej zabić, walka trwa dłużej, albo jednostki bardziej ofensywne i summa summarum wyszło to naprawdę o wiele lepiej współpracuje się z tym nowszym systemem. Teraz tak, kolejny problem, na który się natknęliśmy, to to, że czasem walki nie kończą się tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Dla przykładu, jeżeli mamy dwie grupy wojowników o tych samych statystykach, no to spodziewalibyśmy się, że walka będzie wyrównana i że koniec końców ktoś wygra, ale poniesie bardzo ciężkie straty. Niestety wystarczy, że na początku jedna ze stron będzie miała trochę więcej szczęścia przy tych swoich testach ataku, wylosują się takie, a nie inne liczby. No i mamy problem, bo teraz ta przewaga liczebna już lawinowo powoduje, że cała walka układa się już nie jak równy z równym, tylko bardzo strona silniejsza ze stroną słabszą. I no i walka kończy się w ten sposób, że wynik wcale nie jest taki, jakbyśmy się tego spodziewali. Jeżeli jakaś ze stron miała szczęście na samym początku, to potrafi to bardzo mocno wpłynąć na to, jaka walka będzie miała wynik i te wyniki mogą być różne w zależności od tego, kto miał szczęście, ile tego szczęścia było. Z nieco podobnym problemem spotkali się twórcy gry XCOM Enemy Unknown. To jest taka gra, w której sterujemy pojedynczymi jednostkami, mamy kontrolę nad pojedynczymi żołnierzami, którzy odpierają inwazję obcych. I w tej grze też mamy szansę na trafienie, tylko tutaj gracz podejmuje decyzję, że ok, zdecyduje się strzelać, decyduje się wykonać ten test i ten test albo się uda, albo nie. No i problem, jaki wychodzi w tej grze jest taki, że jeżeli po raz pierwszy atak, który ma wysoką szansę na trafienie 80% nam się nie uda, no to jeszcze jesteśmy w stanie to jakoś przełknąć, ale kiedy drugi raz nie uda nam się atak, który ma 80% szansy na trafienie, to gracze już się zaczynają irytować i nie są szczęśliwi, a tymczasem takie sytuacje jak najbardziej będą się zdarzać, bo przecież nasze te liczby pseudolosowe nie są sprawiedliwe, tylko od czasem się tak zdarzy. I twórcy akurat tej gry próbują się ratować takim delikatnym oszustwem, czyli ta liczba, którą pokazują graczowi przed twarzą na ekranie, ta szansa na trafienie, ona nie zawsze jest tą prawdziwą. Czasem, jeżeli gracz miał wcześniej pecha, to pod maską jest jego szansa na kolejne trafienie jest zwiększane, żeby on nie miał tego uczucia, że ojej, miałem pecha i że to wszystko jest bez sensu. Jest to kompensowane poprzez mechanizmy niewidoczne dla gracza. Ciekawe rozwiązanie tego problemu możemy znaleźć w Hard West polskiego studia Creative Forge Games. Hard West to jest gra, która w założeniach gameplayowych jest podobna bardzo do XCOM-a. Też mamy taktyczną walkę, tylko setting jest inny. I oni podeszli do tego w ten sposób,
że jeżeli śledzimy uważnie sytuację na polu bitwy, to w momencie, kiedy decydujemy się jeszcze, w zasadzie jeszcze zanim zdecydujemy się wykonać atak i mamy podaną szansę na trafienie, to my i tak wiemy, czy ta szansa, czy ten atak się powiedzie, czy nie. I jest to zrealizowane za pomocą systemu szczęścia. Szczęście jest tutaj traktowane jako zasób i tak jak jednostka ma swoje punkty życia, ma też również swój poziom szczęścia, który jest bardzo ważnym elementem. I działa to w ten sposób, że jeżeli postać ma otrzymać trafienie, to najpierw sprawdzany jest jej poziom szczęścia. Jeżeli jej poziom szczęścia jest wysoki, to ona unika tego trafienia. Nie są zadane jej obrażenia, natomiast jej poziom szczęścia spada i dzięki temu następny strzał, który zostanie wykonany w jej stronę, już trafi. Natomiast jeżeli trafi, to wtedy poziom szczęścia się regeneruje. Więc jeżeli śledzimy uważnie sytuację na polu bitwy, to możemy kombinować w ten sposób, że najpierw jednym strzałem obniżymy poziom szczęścia i dzięki temu wiemy, że kolejny strzał dosięgnie już celu. I to jest bardzo, bardzo sprytne rozwiązanie tego problemu, że ta losowość, to bazowanie na tej szansie i na generatorze liczb losowych został po prostu wyrzucony i zastąpiony czymś o wiele fajniejszym. I my zastosowaliśmy rozwiązanie nieco podobne, troszeczkę bazujące na tym. Daliśmy naszym atakującym jednostkom pulę szczęścia. Także kiedy wojownik wykonuje atak, on sprawdza, ile aktualnie wynosi zasób jego szczęścia. Jeżeli ma wystarczająco dużo szczęścia, to atak dosięga celu, ale jednocześnie jego szczęście jest obniżane. I w drugą stronę, jeżeli szczęścia miał mało, to atak się nie udaje, ale jego szczęście rośnie. I to najfajniej widać na przykładzie. Jeżeli mamy na przykład szansę na trafienie 60%, to żeby atak się udał, wystarczy, że przekroczymy szansę na porażkę, czyli 40% z naszym poziomem szczęścia. Więc jeżeli zaczniemy od 10%, no to pierwszy atak się nie uda, za to nasze szczęście urośnie na tyle, że drugi atak już się uda. Szczęście znowu nam spadnie poniżej wymaganego poziomu. Potem kolejny atak znowu się nie powiedzie, natomiast zregeneruje nam dosyć dużo szczęścia, na tyle, że kolejne dwa ataki się udadzą, bo tego szczęścia wystarczyło. I wracamy do punktu początkowego. I to jest sekwencja, to się zapętla, bo doszliśmy do tego samego punktu. Czyli ten algorytm, to rozwiązanie wygenerowało nam dla szansy na trafienie 60%. Kombinacje, sekwencje wyników testów, porażka, sukces, porażka, sukces, sukces. I to właśnie ten algorytm działa tak fajnie, że po prostu dla zadanego prawdopodobieństwa generuje nam stały ciąg wyników testu, który jest z tym prawdopodobieństwem zgodny. I to pozwoliło nam bardzo mocno zmniejszyć wagę tego problemu, od którego zaczęliśmy, bo nie ma już teraz takich sytuacji, że na początku ktoś miał więcej szczęścia lub ktoś miał mniej. Po prostu jest to bardziej rozłożone równomiernie. Jeżeli mamy takie same warunki początkowe, to wyniki końcowe są do siebie o wiele bardziej zbliżone dzięki temu rozwiązaniu. I można by się też zastanawiać, czy takie generowanie stałych sekwencji wyników, czy to nie będzie taki problem, że to będzie jakoś przewidywalne, że to będzie widać i że będzie to jakoś łatwe do przewidzenia, ale w naszej grze, kiedy obserwujemy starcie, to najczęściej widzimy kilkanaście albo kilkadziesiąt pojedynczych jednostek. Jeszcze jak do tego dochodzi jakiś zgiełk bitewny, odgrywanie animacji, to tego w ogóle nie czuć, więc taki problem nie wystąpił, więc cieszymy się tak jak jest i że tym co jest i udało nam się poradzić sobie w ten sposób. Kolejne zagadnienie, na jakie trafiliśmy i które chciałbym poruszyć, to są animacje root motion. Będę mówił w terminologii Unrealowej. Animacje root motion, to bierzemy je pod uwagę, one mogą nam pomóc. Jeżeli mamy aktora, którego jednym z komponentów jest skeletal mesh, czyli postać, model, której i na tej animacji ona wykonuje jakiś ruch. I jeżeli odpalimy animację zwykłą, która wykonuje ten ruch, to po prostu sam model postaci się przesunie, ale tymczasem fizyczna reprezentacja aktora w świecie, wszystkie jego komponenty, kapsuła kolizyjna nie poruszy się, zostanie w miejscu. I właśnie włączenie trybu root motion pozwala nam osiągnąć taki efekt, że animacja będzie wpływać na faktyczną pozycję aktora w świecie i pociągnie za sobą
animacja pociągnie za sobą całą reprezentację fizyczną aktora, wszystkie komponenty i tak dalej. To będzie lepiej widać na filmiku, niż jak tylko o tym opowiadam. Jeżeli mamy dwóch walczących, to tutaj widzimy, że odgrywamy animacje, w których root motion jest wyłączone i oni skaczą, doskakują na lewo, na prawo, ale tymczasem reprezentacja fizyczna aktora, pozycja aktora, komponenty, to kółeczko, to podświetlenie, kapsuła kolizyjna, wszystko zostaje w miejscu i nie podąża za modelem. No, chyba że tutaj, ale to jest animacja śmierci i to jest inna historia. Jeżeli teraz dla podobnej walki włączymy animację root motion, to widzimy, że postacie ciągną za sobą to kółeczko, to podświetlenie, ciągną za sobą tą kolizję i wygląda to generalnie lepiej i sensowniej. Jak się okazuje, pomaga nam uniknąć pewnych problemów. Teraz nasz przypadek, o którym za chwilę opowiem, to jest przerwanie animacji root motion w momencie, kiedy czy tam przerwanie animacji ruchu, w której postać się poruszyła, w momencie, kiedy ona jest dosyć daleko od tego swojego punktu początkowego, od tego swojego punktu bazowego, czyli na przykład atakujący robi krok i w tym momencie otrzymuje strzałę z łuku. Jeżeli mamy włączoną animację root motion, no to wszystko jest w porządku, bo postać zatrzymuje się w tym miejscu, w którym otrzymała cios, w którym animacja została przerwana i odgrywa animację inną. No, więc generalnie jest w porządku. Natomiast pojawił się problem. Problem pojawił się taki, że kiedy sprofilowaliśmy sobie scenę, na której walczy dużo wojowników, nie wiem, kilkaset postaci, to się okazało, że te animacje root motion w takiej skali, no niestety, nie są najtańsze. Bo żeby pociągnąć tą całą postać za sobą, te wszystkie komponenty, Unreal musi inaczej zewaluować w ogóle ruch. Idzie to inną ścieżką, zdaje się, że gorzej to też wpływa na zrównoleglanie animacji i no, niestety mocno ucierpieliśmy na wydajności, kiedy mamy te animacje root motion włączone. No to spróbowaliśmy je wyłączyć, żeby troszeczkę tych milisekund ugrać. No i tutaj właśnie główny problem, jaki się z tym pojawił, to jest to, że kiedy teraz animację root motion przerwiemy, już nie root motion, tylko animację bez root motion, ale z wykrokiem przerwiemy, to postać w momencie przerwania animacji tak bardzo brzydko blenduje nam się do tyłu, interpoluje się do tej swojej bazowej pozycji, żeby móc odegrać inną animację w swoim punkcie 0.0.0. No i to, jak widać na tym filmiku, wygląda no, nie najlepiej, kiedy postać nam się tak brzydko teleportuje, brzydko przesuwa. I z tym musieliśmy sobie, to nam rozwiązywało root motion, ale nie mogliśmy już stosować root motion, więc musieliśmy wymyślić coś innego. Zrobiliśmy to tak, że symulujemy sobie te elementy działania root motion, które są nam potrzebne. Robimy to po swojemu, nie angażując tych wszystkich silnikowych mechanizmów. I po pierwsze, jeżeli postać jest w pojedynku i odgrywa te animacje, gdzie są te wykroki, odskoki i tak dalej, to sprawdzamy sobie ręcznie, gdzie znajduje się jej kość root i zapisujemy sobie, że to jest nasza nowa, faktyczna lokacja postaci, na której możemy bazować. Ręcznie przesuwamy komponent tego kółeczka, ustawiając mu po prostu tą lokację na tą, którą przed chwilą odczytaliśmy. I tą zapamiętaną, faktyczną lokację możemy użyć sobie też do innych celów, na przykład, żeby strzały leciały faktycznie w postać, a nie w punkt, od którego ona tą animację zaczęła. Jeżeli ktoś chce dojść do tego walczącego, to też dojdzie w to miejsce, gdzie ta postać się znajduje, a nie z którego punktu rozpoczęła animację. I jeżeli mamy tą faktyczną pozycję, to możemy też ten brzydki blend, który przed chwilą widzieliśmy, ręcznie sobie go skompensować i w momencie, kiedy przerywamy animację root motion, przesunąć, interpolować pozycję aktora w ten sposób, że ostatecznie wychodzi i wygląda to tak, jakby ta animacja root motion była włączona. Możemy sobie po prostu zrobić to ręcznie, nie angażując do tego mechanizmów silnikowych i efekt końcowy jest taki sam albo bardzo podobny. Następne zagadnienie to jest przewaga liczebna, a dokładniej konkretnie co się dzieje, jak na wynik walki wpływa to, jeżeli do pary dwóch wojowników dołącza trzeci chłopek i próbuje atakować.
Jeżeli mamy dwóch wojowników walczących w parach, w parze, to tak jak widzieliście wcześniej te animacje, tam się dzieją jakieś rzeczy, oni blokują te ciosy, robią jakieś kombinacje, broń jest zbijana i tak dalej, i tak dalej. Te animacje trochę trwają. No i jest też tak, że testy ataku wykonywane są naprzemiennie. Najpierw jeden walczący wykonuje test ataku i decyduje o rodzaju sekwencji odegranej, a następnie robi to drugi. Więc de facto, jeżeli taka średnia sekwencja trwa 4 sekundy, to jeden test ataku nasz wojownik wykona tylko raz na 8 sekund. I to jest tak często będzie decydowane, czy zada jakieś obrażenia, czy nie. Jeżeli do walki dołączy trzeci wojownik, który będzie stał z boku i po prostu atakował, no to po pierwsze te animacje jego ataków są krótsze, bo tam nie ma miejsca na jakieś sekwencje, na jakieś skomplikowane animacje, kombinacje i tak dalej. On po prostu uderza bronią przed siebie i trafi albo nie. Po drugie, on też na nic nie czeka, bo te jego animacje nie są zsynchronizowane. On zaraz po skończeniu swojej animacji ataku może wykonywać kolejny test ataku i odgrywać następną animację. I jeżeli założymy, że takie animacje są 2 razy szybsze, to w ciągu 8 sekund ten trzeci wojownik wykona 4 testy ataku. Także jeżeli do pary dołączy nam wojownik trzeci, to taki jeden wojownik robi nam aż 5-krotną różnicę. Wtedy po jego dołączeniu mamy aż 5 razy częściej wykonywane są testy ataku, jest szansa na zadanie obrażeń. No i to jest za dużo, to jest zdecydowanie za dużo i to nam przeszkadzało, że ta przewaga liczebna w takiej skali mikro potrafi mieć aż takie znaczenie. No i teraz tak, rozwiązaliśmy to najpierw na samym początku, kiedy zetknęliśmy się z tym problemem, to rozwiązałem to w taki sposób, że do teraz się tego wstydzę. Czyli jeżeli obliczam szansę na trafienie dla tego atakującego dodatkowego, to uwzględniam te wszystkie statystyki, modyfikatory, tak oczywiście, a potem przemnażam ją przez 0,3, żeby on trafiał rzadziej. No, także. I to sprawdzałem niedawno w kontroli wersji, to wrzuciłem ten kod w kwietniu zeszłego roku, a wyleciał dopiero w lipcu tego roku, więc ponad rok mieliśmy takie tymczasowe rozwiązanie. I to jakby trochę daje do myślenia, że przecież widać, że ono jest głupie i brzydkie i to nie może tak zostać. No ale jakoś działało, rozwiązało problem, który mieliśmy. No ale tak, oczywiście nie mogło to tak zostać i w końcu udało nam się do tego siąść, znaleźliśmy czas i udało się coś z tym zrobić. I dwie proste rzeczy zrobiliśmy. Po pierwsze wprowadziliśmy przerwy, czyli kiedy ten atakujący bez pary odegra swoją animację ataku, on ma jakieś opóźnienie. On po prostu chwileczkę czeka, zanim wykona kolejną animację i dzięki temu ta częstotliwość ataków spadła. Po drugie dodaliśmy warunek, że w momencie, kiedy ten dodatkowy atakujący już zadaje cios, już właśnie miałby zadać obrażenia, to wtedy jeszcze raz sprawdzamy, czy przez przypadek odległość do jego ofiary jest w porządku, bo zdarzały nam się takie sytuacje, że od momentu rozpoczęcia tego ataku dodatkowego do zadania ciosu ofiara robiła 2 kroki na tych dynamicznych animacjach walki i wyglądało to tak, że wojownik macha mieczem w powietrzu, a metr obok ktoś nagle umiera. No i to nie było też najszczęśliwsze, więc wprowadzając ten dodatkowy warunek, ten dodatkowy test, udało nam się w zasadzie rozwiązać te 2 problemy, że po pierwsze już to brzydko nie wygląda, po drugie też skuteczność tych ataków dodatkowych nieco spadła. I ostatnim, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest temat, który jest jeszcze bardzo otwarty, z którym mierzymy się przez cały czas, a ostatnio coraz bardziej, czyli tego tweakowania, ulepszania wyglądu, żeby ta walka już w takim ujęciu makro, patrzenia z góry nie na pojedynczych walczących, tylko na całe starcie, żeby to wszystko wyglądało sensownie. I teraz, jeżeli mamy walczące 2 grupy wojowników, no to wygląda to w ten sposób. Oni generalnie odgrywają te animacje, podchodzą do siebie, parują się i wygląda generalnie mniej więcej w porządku, natomiast widać, jest problem, nachodzą na siebie te postacie co jakiś czas. To jest jeden z najpoważniejszych problemów, jaki teraz mamy, jeśli chodzi o wygląd walki. No nie chcemy, żeby jedna postać wchodziła na drugą, bo nie wygląda to specjalnie atrakcyjne. Jednym z powodów, dlaczego się tak dzieje, jest założenie, jakie przyjęliśmy przy nagrywaniu animacji motion capture.
przyjęliśmy dla uproszczenia takie założenie, że kiedy aktorzy nagrywali nam te animacje, to niezależnie od rodzajów broni, prosiliśmy ich, żeby stali, rozpoczynali i kończyli animację w tej samej odległości od siebie, żeby ta walka no, nie była jakaś tam bardzo, że będą nam te chłopki chodzić na lewo i na prawo, tylko zostawały mniej więcej w miejscu. I teraz ta odległość pomiędzy tymi dwoma walczącymi jest stosunkowo duża, ponieważ jeżeli jest dwóch walczących bronią długą, na przykład włócznią, no to oni potrzebują trochę miejsca, żeby te animacje miały chociaż trochę sensu. No i teraz, jeżeli teraz na takiej samej odległości, ona wynosi bodaj 2 metry w świecie gry, jeżeli przy takiej samej odległości chcemy odegrać animację ataków bronią krótką, kombinację bronią krótką, na przykład toporkiem ręcznym albo mieczem i tarczą, to wtedy aktorzy musieli się już nieco postarać, żeby ten dystans zmniejszyć i tutaj pojawia się dużo doskoków, podskoków, odskoków. Oni bardzo często te animacje wyglądają tak, że postać robi najpierw krok do przodu, potem krok do tyłu. Jeżeli wyobrazimy sobie taki wycinek walki, że walczy dwóch wojowników dobranych w parę, a w drugim szeregu na swoją kolej czeka nasz sojusznik po to, żeby podejść i też chciałby się bić, tylko że na razie nie ma na niego miejsca, to jeżeli w tej parze wylosuje nam się akurat taka animacja, że ten jeden wojownik podejdzie do przodu, zrobi krok do przodu, to jego sojusznik z tyłu pomyśli, świetnie, mam miejsce, to podchodzę do przodu, bo czemu nie, on się chce dostać jak najbliżej walki. No ale potem kontynuowana jest animacja sekwencji w pojedynku i nasz wojownik się cofnie. No i tutaj jest problem. Nie chcemy zablokować mu możliwości tego cofnięcia się, bo jeżeli powstrzymamy go przed cofnięciem się, to zmieni nam się odległość pomiędzy walczącymi w parze, a tego chcemy uniknąć, ponieważ musimy dbać o to, żeby odległość pomiędzy walczącymi w parach była w porządku, żeby te animacje były ładne, dopasowane i zsynchronizowane. Więc no nie chcemy go powstrzymać, nie chcemy go zatrzymać przed tym cofnięciem się. Możemy próbować odsunąć tego wojownika w drugim szeregu, żeby on zrobił miejsce, żeby nie nachodził na siebie. A co jeżeli tam stoi z tyłu trzeci wojownik, a za nim stoi czwarty i piąty, a jeżeli tam nie ma wojownika, tylko jest skała albo budynek, no to ich już nie przesuniemy. No, więc generalnie to jest jeden z problemów, jakie teraz mamy i na które jeszcze nie mamy jakiegoś świetnego rozwiązania, dopiero nad tym pracujemy. Oczywiście, gdybyśmy teraz musieli nagrywać animację motion capture jeszcze raz i wiedzielibyśmy to wszystko, co wiemy teraz, to podejrzewam, że nagralibyśmy te animacje na zmiennych odległościach, żeby nie było aż tyle tego doskakiwania i odskakiwania. Ten problem konkretny by został wtedy wyeliminowany. Natomiast nie zrobimy tego, animacje są już nagrane i obrobione i no, jest na to za późno. Możemy faktycznie próbować kombinować z tym przepychaniem, że jeżeli ta postać pójdzie do tyłu, to odepnie tego wojownika w drugim szeregu tylko trochę. Na pewno będziemy z tym eksperymentować i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo może nie będzie tak źle. Jakimś pomysłem jest na przykład użycie tej lokacji, którą mamy zapamiętaną dzięki odgrywaniu fałszywych animacji root motion, bo przez to, że nie odgrywamy animacji root motion, tylko pamiętamy o tym, że aktor faktycznie fizycznie znajduje się w punkcie, z którego animacja się zaczęła i postać do tego punktu za chwilę wróci, to możemy spróbować rozwiązać to w ten sposób, że po prostu zablokujemy możliwość wojownikom w drugim szeregu podchodzenia do tych punktów, ponieważ ta animacja walczącego w parze za chwilę się skończy i on na to swoje miejsce za chwilę wróci, więc nie ma sensu, żeby ktoś mu to miejsce zajmował w międzyczasie. Na pewno spróbujemy tak to zrobić. No a poza tym mamy też nasz algorytm, który stara się zapobiegać takim sytuacjom, żeby jeden chłopek nie wchodził w drugiego i on generalnie działa, natomiast wymaga jeszcze trochę miłości i będziemy na pewno nad nim pracować, żeby uniknąć tych wszystkich, jak największej ilości takich sytuacji, że jedna postać wchodzi w drugą, ale jednocześnie, żeby nasze chłopki pozostały responsywne i żeby walczący tylko, jeżeli widzi jakąś szparę pomiędzy szeregami, jeżeli tylko widzi jakieś miejsce, gdzie może się wcisnąć, żeby się dopchać do walki, to żeby on ciągle to robił, a nie żeby się bał, że ktoś go odepchnie. No. Nasza gra jest obecnie w fazie zamkniętej bety, także pokazujemy ją ludziom, pojawiają się opinie, pojawiają się filmiki na YouTubie i spływa mnóstwo feedbacku do nas, więc jakby
tak jakby bardzo mocno zdajemy sobie sprawę z tego, że co prawda przeszliśmy z tym systemem walki drogę już dosyć daleką, to wcale nie jest koniec. Jeszcze dużo pracy przed nami i dzięki temu, że teraz ludzie zgrywają te filmiki i mówią ich, co ich boli, to możemy jeszcze lepiej próbować identyfikować problemy i się z nimi mierzyć. No i to jest praca, która nam została i którą do premiery jeszcze na pewno jeszcze trochę pracy przed nami, no i po prostu będziemy starali się to zrobić najlepiej, jak tylko to możliwe, żeby dowieść tę walkę w jak najfajniejszej postaci, jak tylko nam się uda. Okej, i to wszystko, co przygotowałem, żeby wam opowiedzieć dzisiaj. Teraz chyba jeszcze mamy czas, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, prawda? No to jeżeli są jakieś pytania, no to proszę. No to Tomasz Urus, pierwsze pytanie. Wyeliminowaliście problemy procentowe z modyfikatorami atak-obrona, ale czy dalej korzystacie z procentów, jakichś modyfikatorów procentowych? Bo tam widziałem, że przyszłość całkowicie na stałe. Bo jeśli korzystacie z procentowych, to możecie dalej mieć ten sam problem. Okej, więc pytanie jest, czy dalej korzystamy z modyfikatorów procentowych, jeżeli przeszliśmy na atak i obronę, na te współczynniki liczbowe, współczynniki stałe. Bezpośrednio na procentach troszeczkę jeszcze tak, momentami. Na przykład, kiedy oddawana jest salwa strzał, to wtedy to przy strzelaniu, jeżeli strzela 10 łuczników w składzie, no to oni nie mają tego swojego szczęścia, to wtedy każdy jest ta szansa na trafienie i każdy trafi albo nie trafi, w zależności od tego, jaka losowa liczba została wylosowana. Natomiast to się jakoś rozmywa na tyle, że to jest dużo losowań w jednym czasie, więc prawdopodobieństwo, że będzie jakieś bardzo pechowe albo bardzo szczęśliwe ułożenie jest mniejsze i to nie boli aż tak bardzo, jak to, z czym się musieliśmy zmierzyć wcześniej. Ale mamy takie pomysły, w sumie wczoraj o tym z kimś rozmawiałem i prawdopodobnie to szczęście będziemy jeszcze troszeczkę rozwijać i wrzucać na lewo, na prawo, żeby faktycznie uniknąć takich problemów. O ile projekt się wydłużył przez te wszystkie problemy z walką, bo domyślam się, że nie przewidywaliście, że połowa rozwiązań nie zadziała. Okej, pytanie jest, jak długo projekt nam się przedłużył przez to, że musieliśmy dużo rzeczy zmieniać? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nie jakoś specjalnie dużo, ponieważ jest mnóstwo innych rzeczy, które i tak mieliśmy do zrobienia, a też nikt nie wierzył, że to od razu zadziała świetnie, idealnie. Wszyscy mieliśmy to wkalkulowane, że na pewno czeka nas dużo pracy. I w zasadzie tą początkową implementację systemu walki to poczyniliśmy jakieś 1,5 roku temu i to po prostu od tego czasu co jakiś czas wprowadzamy jakieś modyfikacje i ona generalnie działa, ale co jakiś czas coś modyfikujemy. I wydaje mi się, że nie jest to coś, co powodowałoby, że projekt się jakoś znacząco wydłużył. Tak, bo trailera, co tam pokazywałeś, to robiliście w Unreal na cinematkach, to było jakieś ukrawione. Okej, pytanie jest, czy ten gameplayowy trailer robiliśmy na cinematikach Unrealowych? Z tego, co pamiętam, ten trailer to są ujęcia z gry. My mamy w naszej grze taką funkcjonalność jak action camera, czyli w dowolnym momencie rozgrywki możesz nacisnąć przycisk i kamera zjeżdża ci w dół, interpoluje się pozycja tak, że jesteś praktycznie w środku tej walki, możesz machać myszką czy tam gałką kontrolera, żeby się rozejrzeć na boki i możesz to zrobić w dowolnym momencie rozgrywki. I duża część tego trailera jest zgrana właśnie z tej animacji przy użyciu tej funkcjonalności. Ten trailer powstał małym nakładem prac, po prostu nasz szef zamknął się w pokoju na kilka dni, dużo grał w tę grę, zgrywał gameplay i dużo latał tą action kamerą i dosyć niskim produkcyjnym kosztem udało się wyprodukować coś, co wygląda w porządku i przedstawia faktycznie to, jak jest gra. Te scenki nie są reżyserowane, to po prostu tak te walki wyglądały, kiedy on akurat odpalił gameplay. Ja widziałem jakiś taki filmik z waszej gry, nie wiem, czy to był oficjalny trailer czy coś. Była taka scena, że Wiking płynie łodzią. On ma z tyłu skórę tego tam, wilka chyba. Ona się błyszczy, jak była z metalu. W ogóle dużo rzeczy mam się strasznie bardzo.
Okej. Pytanie jest takie, że w jednym z naszych innych wcześniejszych trailerów wojownikowi, nad którym była kamera, świeciła się skóra na plecach. No, może się świeciła. Ja jestem programistą rozgrywki, no, także nie do końca czuję się technicznie upoważniony, żeby odpowiadać na to pytanie, przyznam szczerze. No. Tak, słucham? Pytanie, przy ilu jednoczesnych animacjach zaczynają się problemy z FPS-ami i jak to rozwiązaliście? Tak, więc pytanie o FPS, czy są problemy? No, oczywiście, że są problemy. Także problem z płynnością, szczególnie, że wydajemy tę grę na Xboxa One, a procesor na Xboxie One jest troszeczkę gorszy niż te i7, które zazwyczaj mamy w swoich PC-tach. Generalnie staramy się doprowadzić do sytuacji, że tak z 200 postaci może walczyć ze sobą naraz, odgrywać te wszystkie animacje i żeby były widoczne na ekranie i żeby to w miarę działało. No i najpierw oczywiście nie było na to szans, ale kiedy wprowadzamy jakieś poszczególne optymalizacje, czy to właśnie wyrzuciliśmy ten root motion i robimy to po swojemu, zdaje się, że obecnie nasze postacie w ogóle nie mają chyba kapsuły kolizyjnej, bo wszystko rozwiązujemy jakoś gdzieś dookoła. Musimy ten nasz Unreal Engine to nie jest silnik przewidziany do robienia strategii i tam dużo rzeczy działa naprawdę fajnie, jeżeli operujemy na dziesiątkach postaci, ale jeżeli skalujemy się w górę do setek postaci, to wtedy się okazuje, że w części rozwiązań silnikowych przychodzi nam rezygnować i obchodzić to jakoś dookoła, żeby zrobić to może nawet czasami troszeczkę gorzej i taniej, ale tego nie widać, ponieważ mamy kamerę oddaloną bardziej do góry, ale żeby po prostu było szybciej. Czy jakichś trików typu animacje na meszach nie musieliście wprowadzić, tak? Co masz na myśli, mówiąc animacje na meszach? Fejkowanie animacji z meszem. Używacie standardowych animacji? Tak, odgrywamy nasz system, mamy przygotowane, są dosłownie setki anim sequence'ów i po prostu w zależności od tego, jaki jest wynik walki, jakie są rodzaje broni, jaki jest stan zdrowia przeciwnika i tak dalej, odgrywamy odpowiednią animację. I to jest taki, w sumie wyszedł z tego całkiem fajny data-driven system, bo można dowolnie modyfikować tablicę tych animacji, tutaj wpiąć jakąś dodatkową, tutaj jakąś wyrzucić i to wszystko automatycznie działa. Więc nie ma tragedii. Okej, na oko by wyglądało, że to tyle, jeśli chodzi. Aha, słucham. Zdrowie wpływa na buty do szansy trafienia? Aha, pytanie, czy stan zdrowia jednostki wpływa na jej wartość bojową, czy wpływa na to, jaka ona ma szansę na trafienie? Odpowiedź jest prosta, nie. Niezależnie od tego, czy jednostka jest w pełni zdrowia, czy ma mało punktów życia, ma takie same statystyki i to działa. Różnica jest dopiero, kiedy ktoś umrze, bo wtedy w składzie jest mniej jednostek, łatwiej go otoczyć i tak dalej, i tak dalej. Sam stan zdrowia pojedynczej jednostki nie wpływa na nic. Tak, słucham? Pytanie, jeżeli dobrze słyszę, czy jest problem ze zrobieniem fajnego sterowania na konsolę, tak? W RTS-ie. To nie problem, to wyzwanie. Bardzo się staramy, no od początku, w zasadzie od 2 lat, zawsze jak projektujemy naszą grę, to wszystko robimy od razu z myślą o padzie. Praktycznie każdy ma pada przy biurku i gramy nie tylko na klawiaturce i myszce, często gramy na padach. Mamy zupełnie osobny interfejs, także to chyba nawet działa dynamicznie, że jeżeli grasz na PC-cie i nagle podłączysz sobie pada i zaczniesz machać gałkami i naciskać przyciski, to interfejs zmieni się totalnie, zamiast zwykłego menu, gdzie się klika przyciski, będziesz miał menu kołowe i tak dalej, więc bardzo się staramy, dużo o tym myślimy i mamy feedback, że nie jest najgorzej, także staramy się. Okej, to chyba byłoby na tyle. Dzięki wszystkim. Dziękuję bardzo.